dzisiaj mamy dalej cykl charakter. Będę mówił o wytrwałości w wierze i w modlitwie. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział 7-8. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Posłuchaj. Czytałeś ten werset wiele razy. I nie wiem, czy wysnułeś z niego wniosek kluczowy, tak abstrahując jeszcze od całości tematu. Że Bóg broni tylko tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa wcielonego i ustawicznie trwają w realizacji życia modlitewnego. Nie wiem, czy to zauważyłeś, że tylko tych broni. Bóg broni tylko tych, którzy wierzą i się modlą. Innych nie broni. Trudna rzecz. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych? Których wybranych? Wszystkich wybranych? Nie wszystkich. Którzy wołają do Niego we dnie i w nocy. Dobra? Nie wszystkich weźmie w obronę. Potem się dziwi taki chrześcijanin, a czemu mnie nie bierze Bóg w obronę? A czy ty chodzisz w wierze, kolego? I czy masz życie modlitewne 24 godziny na dobę uaktywnione, czy nie masz? No nie mam, ale ja myślałem, że w ogóle mnie to wystarczy, że przyjąłem Jezusa jako Pana i Zbawiciela i że jestem narodzony na nowo, jestem z Nim zjednoczony. No to nie za, to nie za dobrze myślałeś, to się wydawało. To jest w ogóle bzdura. W ogóle ludzie uważają, że życie z Bogiem to jest coś takiego, że jak już się narodziłeś z Bożego Ducha i zjednoczyłeś się z Bogiem, to że ty w ogóle możesz się wpieprzyć na salony i w ogóle robić tam, co sobie żywnie podoba ci się, bo ty jesteś z Bogiem teraz. To tak nie działa. Nowe Narodzenie to jest brama do Boga. Wejście. Pierwsza komunikacja. Zawarcie paktu. Rozumiesz, o co chodzi? Zjednoczenie. Zamknięcie się na piekło. Ale to dopiero jest przekroczenie bramy. Człowiek nowonarodzony przechodzi przez bramę, klapka zapada, już nie można z powrotem stamtąd wyjść, czyli nie można iść do piekła, ale tu się stoi dopiero za bramą. To nie ma tak, że ty przekraczasz bramę i cię biorą na ręce i mówią: wow, super, że jesteś, wow, super, zaraz cię zaniesiemy tam przed sam tron Boga, posadzimy ci go na kolanach i posadzimy u Boga. To tak nie ma. Przekracza się bramę podczas Nowego Narodzenia i zaczyna się, co się zaczyna? Wchodzenie w system zasad i reguł panujących u Boga w domu. Zaczyna się poznawanie zasad i reguł, które tam panują. My mamy dom i pewne zasady u nas panują w domu. To, że ktoś się ze mną przyjaźni, to, że ktoś jest ze mną blisko, to nie oznacza, że on może przyjść do mojego domu i nie respektować zasad, które w tym domu panują. Dlatego, że on jest ze mną blisko. Nie. To jeszcze bardziej powinno go mobilizować do tego, że jak on jest ze mną blisko, to on przyjdzie do mnie do domu i pierwszą rzeczą to zrobi, to się zapyta: Artur, a jak tutaj się żyje u ciebie? A gdzie leży to, a gdzie leży tamto, a jak się dostać do tego, jak się dostać do tamtego? Rozumiecie, o co chodzi? A nie wpadnie mi jak tornado, powoła się na naszą przyjaźń. Rozumiesz, o co chodzi? Wiesz. I narobi mi w saksofon agaty, bo będzie mi zdarzył, że mam złoty kibel. Nie. Trzeba zapytać. Artur, to jest złoty kibel, czy to jest saks? A nie dlatego, że na przykład stoi blisko. Nie. To tak abstrahując zupełnie od wszystkiego, bo ja bym bardzo chciał naprawdę, żebyśmy byli ludźmi, którzy w praktyce jakby funkcjonują, w praktyce.
Nie, żebyśmy nie myśleli sobie to, co myśli w ogóle cała religia. O, jestem z Chrystusem, finish. Oddałem mu życie, rozumiesz? I teraz, jak już mnie zbawiłeś, to o mnie zadbaj, i mnie poprowadź, i mnie w ogóle nie ma reszta znaczenia. Nie. Chciałbym, żebyśmy zaczęli rozumieć, jak rozumie Bóg. Bóg mówi tak, jeżeli ty nie będziesz chodził w wierze i nie będziesz miał rozwiniętego życia modlitywnego, to my się ze sobą nie dogadamy. Mimo, że jestem z tobą zjednoczony, ale my się nie dogadamy. Rozumiesz? Nie pojmiesz mnie, a ja nie pojmę ciebie. Nie dogadamy się ze sobą. Będziemy takim małżeństwem na papierze. Nic nas nie rozłączy z tego piekielnego tam związku całego. Nic ciebie nie wyrwie z mojej ręki pod tytułem nie pójdziesz do piekła, ale to w ogóle nie oznacza, że my się ze sobą dogadamy. Bo ja się potrafię dogadywać, mówi Bóg, tylko z tymi, którzy wierzą i którzy się modlą. Ja z innymi nie potrafię się dogadać. A oni ze mną się nie potrafią dogadać. Rozumiecie? Ja czasami coś mówię do ludzi niektórych, a oni się na mnie patrzą. I ja już wiem, że ten człowiek albo ma kłopot z wiarą, albo ma kłopot z modlitwą. On się tak patrzy na mnie. Rozumiesz? Ja wiem, no ma albo kłopot z wiarą, albo kłopot z modlitwą, bo on nie rozumie, co ja do niego mówię. Kiedyś usłyszałem takie stwierdzenie mądre od jednego pastora, że nie ma modlitwy bez charakteru. Po prostu takie stwierdzenie. I dzisiaj do tego bym dodał, że nie ma też wiary bez charakteru. Że człowiek, który nie będzie rozwijał swojego charakteru, to człowiek ten nie będzie też mógł rzeczywiście rozwinąć się w wierze. I w modlitwie. On tego nie zrobi. Dlaczego on tego nie zrobi? Dlatego, że przeciwności, które przyjdą do jego życia, zablokują go. I człowiek ten zacznie cofać się z wiary i zacznie zawalać życie modlitewne. To charakter człowieka odpowiada za wytrwałość, zarówno w wierze, jak i w modlitwie. Widzicie, że żeby nasza wiara i nasze życie modlitewne prawidłowo funkcjonowały, to potrzebna jest wytrwałość. A wytrwałość to jest cecha charakteru. Wytrwałości nie wymodlisz. Wytrwałość musisz wyćwiczyć. Pewne rzeczy się wymodli, a pewnych się nie wymodli. Wytrwałości nie wymodlisz. Nie możesz modlić się do Boga i mówić, Boże, chcę być wytrwały. Rozumiesz? Możesz najwyżej usłyszeć, wiesz co? Najpierw zacznij się wytrwale modlić. Tak możesz usłyszeć. Nie można otrzymać od Boga czegoś, co Bóg zlecił, aby wytworzyć na poziomie charakteru. To jest niemożliwe. Wytrwałość, przyjaciele, to jest konsekwentne dążenie do zamierzonego celu. To jest wytrwałość. Konsekwentne dążenie do zamierzonego celu. To jest wytrwałość. I jeżeli ja wierzę, to tuż obok mojej wiary stoi jej siostra pod tytułem wytrwałość. I tuż obok mojej modlitwy stoi jej siostra pod tytułem wytrwałość. Ludzie się wycofują z wiary i z modlitwy. Dlaczego? Bo brak im wytrwałości. Bo nigdy nie zdecydowali się wytworzyć wytrwałości. A wytrwałość wytwarza się tylko i wyłącznie przez to, że co? Że konsekwentnie dąży do zamierzonego celu. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota.
Cały czas dążę. Nie mam przerwy. Ludzie sobie robią przerwy. Rozumiecie? W wierze, w modlitwie przerwy sobie robią. I w ogóle nie wiem, jak oni to składają w swoich głowach, bo to mnie to też ciekawi, bo to jest absolutnie nielogiczne. I myślą sobie tak, o, cofnę się z wiary, zawalę troszkę życia modlitewnego, a jak potem wrócę, to znowu na ten sam poziom. No jak? I oni odpowiadają wtedy, no wiesz, bo jest łaska. Ja mówię, no tak, ale co ma to wspólnego w ogóle z tym, co ty powiedziałeś? Bo dla ludzi łaska, to ludziom się w ogóle, wiecie, z czym kojarzy łaska? Z takim rodzicem, który pobłaża dzieciom. Że jest taki rodzic, że dziecko po prostu robi co chce, rzuca w niego, proszę ciebie, błotem, a on się obczyszcza z tego błota i mówi, kocham cię, syneczku, córeczku, kocham cię. To im się takie coś, bo ludziom się wydaje, że jak jest jakiś nacisk, rozumiecie, ze strony rodzica czy opiekuna, to tam już dochodzi prawo łaski. To nieprawda. Konsekwentne dążenie do zamierzonego celu to jest coś stałego. Jeżeli o coś wierzę, to widzę cel. I teraz, na początku mojego wierzenia, ja w ogóle muszę sobie powiedzieć taką rzecz. Artur, musisz tam dotrzeć. To początek jest, rozumiesz? Artur, ty musisz tam dotrzeć. Musisz to osiągnąć. Musisz to osiągnąć. Musisz. I tu się zaczyna rodzić wytrwałość, czyli kształtować się charakter. Ja nie mogę spojrzeć na cel i powiedzieć, o, dojdę albo nie dojdę, zobaczymy, powierzę, zobaczę, pomodlę się, zobaczę. Nie. Widzisz cel? Myślisz, muszę tam dotrzeć. Ktoś powie, a jak nie dotrzesz, ten z boku co stanie, powie, a jak nie dotrzesz, to wiesz co musisz powiedzieć? Precz szatanie. Nie rozmawiać z tym czymś. No tak, ale to jest mój pastor, żebym tak powiedział. No to powiedz, precz szatanie, pastorze. Rozumiesz? Bo to szatan przez niego mówi do ciebie. Szatan. I kto, jak nie dotrzesz? Mówiłem wam, że jak wychodziliśmy z kościoła zielonoświątkowego, to pastor tego kościoła powiedział do nas tak. Jak wam się nie uda, to zawsze możecie tu wrócić. Uda nam się, pastor. Ja w ogóle nie robiłem założenia, że mi się nie uda. Ja się nauczyłem ważnej rzeczy w swoim życiu chrześcijańskim, że jeżeli za coś się biorę, to nie jest próba. Ja nie podejmuję prób. Rozumiecie, o czym mówię? O, spróbuję, zobaczę. Nie no. Jeżeli ja się z coś biorę, to mam tylko jedną rzecz. Mam to skończyć. I znowu pytanie, a jak nie skończysz? Precz szatanie. No nie możesz tak. O to chodzi. Powtarzaj to cały czas. Nie mogę mieć założenia, że czegoś nie skończę. Bo wtedy moja wiara się załamie. Bo wtedy moja modlitwa się zawali. Muszę to skończyć. Muszę to skończyć. W rzeczach małych i dużych. Muszę to skończyć. Konsekwencja, przyjaciele, to logiczna ciągłość w działaniu. A więc wytrwałość to jest konsekwentne dążenie do zamierzonego celu, a konsekwencja to jest logiczna ciągłość działania. Czyli teraz ja dążę do jakiegoś celu i ja idę sobie krok za krokiem i jeden krok wynika z drugiego kroku. A ludzie sobie w ogóle myślą, że mogą sobie zrobić takie coś. Trochę powierzę,
przestanę i właśnie tą enigmą taką wrócę na ten sam poziom i znowu powierzę człowieku, to jest logiczna ciągłość. Przerwiesz to, to tak jakbyś przerwał rdzeń kręgowy. Rdzeń kręgowy. Musisz zaczynać od początku. Rozumiesz? W danej dziedzinie. Ty nawet nie wiesz, że zaczynasz od początku. Czasami w ogóle ci ludzie idą, dalej wchodzą, pokutują, wracają na ten poziom wiary, znaczy wracają do wiary lub do modlitwy i oni sobie w swoich głowach myślą, że oni kontynuują coś. Tam nie ma żadnego kontynuum, nic tam nie ma. Tam jest zaczęcie od początku. Nawet nie wiesz, że znowu jesteś na początku. Nawet nie wiesz, że znowu robisz okrążenie wokół tej samej kurki. Nie wiesz, bo twoja głowina, rozumiesz, w ogóle nie przyjmuje informacji, że konsekwencja to jest logiczna ciągłość w działaniu. Że to są rzeczy, które wynikają z siebie. Rozumiesz? W normalnym życiu środa wynika z wtorku, a wtorek z poniedziałku. Rozumiecie, o co chodzi? W normalnym życiu dzisiejszy dzień jest konsekwencją wczorajszego. W normalnym życiu. Jak sobie można wyrwać kawałek życia? Jak można wyrwać sobie jakieś, zrobić jakąś lukę w wierze? A, nie będę wierzył. Albo na przykład wyjmę sobie z wiary jakiś element. Powiedzmy. To, co teraz pisałem o pieniądzach. Przykład. I to jest przykład też z mojego życia. Człowiek mówi tak. Wierzę o pieniądze. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewam, a więc spodziewam się, że jestem bogatym człowiekiem, a więc ogłaszam, że jestem bogatym człowiekiem. Chodzę, ogłaszam, że jestem bogatym człowiekiem, idzie do Biedronki, wchodzi, przygląda się, rozumiesz? I patrzy, że jeden jogurt kosztuje 3 zł, a drugi 3,10. I wybiera ten za 3 zł. Pokaż. On nawet nie wie, co on robi. On wyrywa się z wiary. Dlaczego? Uważacie, że diabeł jest ślepy? Uważacie, że diabeł nie widzi tego, że kupiłeś w ogóle jogurt za 3 o 10 groszy tańszy? Jeszcze mu kupiłeś jogurt o 10 groszy tańszy? Nie dlatego, że jesteś oszczędny. Nie dlatego, że jesteś bogaty, że jesteś bogaczem, który oszczędza na jakieś szczytne ceny. Tylko dlatego, że twoja postawa jest postawą biedaka. A więc w swojej głowie mówisz, że jesteś bogaczem, a w swoich zachowaniach nie robisz nic, aby ku temu bogactwu się zbliżyć. Gdybyś kupił jogurt za 10 groszy droższy, to byś przeszedł granicę. Granicę byś przeszedł. Wszystko by w tobie drżało, że zapłaciłeś więcej, ale wyszedłbyś z tego marketu po przejściu granicy finansowej. Rozumiesz? Zbudowałbyś sobie kolejną przestrzeń, z której wyrosłoby coś większego w wierze. Nie! Załamałeś, a potem myślisz, wrócę z powrotem. Nie wrócisz. Znowu będziesz musiał ustać przed swoim jogurtem o 10 groszy droższy. Znowu, skąd to wiem? Poczytam Biblię. Dopóki chłopaki i dziewczyny z Izraela nie ogarnęli kuwety, to 40 lat chodzili po pustyni. Po terenie, który można było przejść w 3 tygodnie. W 3 tygodnie. A oni 40 lat tam krążyli. Ja w ogóle, jak na to spojrzałem kiedyś z taką otwartością, mówię, Chryste jedyny, przecież tam było się trudno zgubić. Na przestrzeni tamtej było się trudno zgubić. Rozumiesz, o co chodzi? Trudno. Oni się tam zgubili. Rozumiesz? A to jest jak z tym Polakiem, co z nim zrobili doświadczenie. W ogóle. Wzięli Polaka, zamknęli w pomieszczeniu okrągłym, i dali mu 2 kulki. W pomieszczeniu nie było nic.
Rozumiesz? Weszli po godzinie, jedną zgubił, drugą popsuł. Klasyczny Polak, człowieku. Rozumiesz? Oni się tam zgubili, na tej pustyni. Tam się nie szło zgubić. Wiesz, tylko o co chodzi? Jak się zgubi umysł, to się utopisz w łysce wody. Jak się umysł zgubi, to się w łysce wody utopisz. Diabeł ci ją podstawi, wciągniesz ją nosem i się utopisz. Jeżeli ty chcesz zwyciężać w życiu, to musisz być niezłomny. Musisz mieć niezłomny charakter. Niezłomny. To właśnie kształtowanie takiego charakteru czyni człowieka zwycięzcą. Pierwsza Kronik 29:19. Synowi mojemu, Salomonowi, daj serce niezłomne. To jest modlitwa Dawida. Do przestrzegania Twoich przykazań, Twoich rad, Twoich ustaw i do wykonywania wszystkiego, co niezbędne. Niezłomny to nie dający się zwyciężyć. To jest niezłomny. Nie dający się zwyciężyć. Rozumiesz? Żeby prawidłowo wierzyć i rozwijać swoje życie modlitewne, to musisz pojąć, że musisz stać się człowiekiem, którego nie można zwyciężyć. Tu nie ma opcji innej. Albo będziesz niezwyciężony, albo zaczniesz wypadać z wiary i zawalać życie modlitewne. W czym musisz być niezwyciężony? W trzymaniu się Bożych prawd. W trzymaniu się osobistego objawienia. W trzymaniu się prawidłowego kierunku na dany czas. I we wprowadzaniu w praktykę trzech poprzednich punktów. To jest niezłomność. Jeżeli ja o coś wierzę i ty mnie o coś zapytasz w tym temacie, w temacie tej mojej wiary, będziesz chciał ze mną o tym porozmawiać, to wiesz, o czym ze mną porozmawiasz? Jedynie o skutku, nigdy o żadnej przyczynie. W ogóle nie będę się z tobą dzielił trudnościami, które mnie spotykają. A wiesz czemu? Bo ja jestem niezłomny. Bo ja bardziej wierzę Bożemu Słowu, niż mojemu oku. Bardziej wierzę Bożemu Słowu, niż mojemu uchu. Bardziej wierzę Bożemu Słowu, niż najdrobniejszej tkance w moim ciele. Niż najdrobniejszej myśli czy emocji w moim umyśle. Bardziej wierzę Bożemu Słowu. Jeżeli ja biorę Boże Słowo i ja na nim staję, to teraz jak ty przyjdziesz ze mną porozmawiać, to my porozmawiamy o skutku. Ja będę z tobą rozmawiał o tym, co ja mam, a ty mnie zapytasz, no ale przecież twój stan jest zupełnie inny na tą chwilę. Ja powiem, ale nie wiem, o czym ze mną rozmawiać. No ale bądź ze mną szczery. Jak jest u ciebie? Ostatnio na grupie terapeutycznej stworzył się dowcip. Pierwszy dowcip rodem z Kościoła Mocy. Mamy pierwszy dowcip, czyli jesteśmy już zaczątkiem narodu, już kultura powstaje. Siedzą dwie osoby przy sobie od nas Kościoła i normalnie rozmawiają sobie i jedna pyta drugą tak. Normalnie mówi tak, co tam u ciebie? A ta odpowiada, no nie wiesz, nie słyszałaś mojego świadectwa? Ja myślałem, że się posika. Mówię, klops, to jest tylko możliwe tutaj. A to było tak szczere, z jednej, z drugiej strony. Wiesz? Jak to nie wiesz? To ty... Wiesz?
Ja będę rozmawiał o skutku. O skutku. Rozumiesz? Bo ja chodzę w wierze. W wierze w mojej głowie funkcjonuje tylko przestrzeń skutku. Nieważne, co mi brak. Rozumiecie? Ważne, w co ja wierzę. I ja będę parł w tą stronę. I mogą być tysiące ludzi, którzy będą chcieli ze mną porozmawiać o tym, jak mi teraz. Ale mnie nie obchodzi, jak mi teraz. I ciebie też nie powinno obchodzić. Amen. Bo mnie nie obchodzi, jak mi teraz. Powinno ciebie obchodzić to, co mnie obchodzi, jak mnie kochasz. Powinno cię obchodzić to, w co ja wierzę. Wtedy wzmocnisz moją wiarę. A nie staniesz się przyczynkiem do tego, aby rozwalać mi charakter. Są różne okresy w życiu ludzi. Żyjemy na miejscu, które nie jest przyjazne do życia w ogóle. Rozumiecie to? To jest bardzo ważne. Nieraz o tym powtarzam. Ziemia nie jest miejscem przyjaznym do życia. Ziemia jest w okresie między pierwszą formą sądu Bożego, który się odbył za czasów Noego, a drugą formą sądu Bożego, która przyjdzie niebawem. Żyjemy między wodą a ogniem. Na terenie nieprzyjaznym do życia. Żyjemy na duchowym polu minowym. Nasze życie polega na tym, aby jak najdłużej omijać miny, które są wkopane w tą ziemię. Rozumiecie? Takie jest nasze życie. Stąd Paweł mówi: o moim życiu mówić nie warto. I zaraz ktoś powie: no to gdzie jest to miejsce na bliskie relacje? Gdzie jest to miejsce na załatwianie również spraw terapeutycznych? Są takie miejsca. To są takie punkty załatwiania spraw. Rozumiecie? Tak zwane miasta przetrwania. Jak czytacie dobrze Biblię, kiedyś oni mieli wyznaczone takie miasta przetrwania, że jak człowiek narozrabiał w życiu i gonił go mściciel, to człowiek mógł w tym mieście się w ogóle schować. W Polsce w latach 90., jeżeli chodzi o świat przestępczy, istniały takie dwa miasta przetrwania. To był Sopot i Zakopane. Dopiero śmierć Pershinga spowodowała, że wszystko się zawaliło. Ale do tej pory w tych miastach nie wolno było do siebie strzelać. Rozumiecie? Była umowa między pandziorami w Polsce. Mogłeś tam pojechać sobie z rodziną, mogłeś tam być i nikt nie miał prawa cię tam zabić. Ale wszystko ulega wynaturzeniu, nawet grupy przestępcze. Także skończyło się to. Natomiast tematy związane z uzewnętrznianiem się, z pewnymi szczerymi elementami rozmowy o tym, co w danej chwili się czuje, to są takie miasta przetrwania w naszym życiu. Ale to nie są przestrzenie komunikacji międzyludzkiej. Wbrew obiegowej opinii, rozumiecie? Bo my mamy się komunikować ze sobą w wierze. I mamy żyć w wierze. I nieważne, że to jest małżeństwo, nieważne, że to jest przyjaźń, nieważne, że to jest koleżeństwo. Do tego trzeba dorobić wszystko. Sposób myślenia, sposób odczuwania, sposób wypowiadania. Rozumiecie? Trzeba być niezłomnym w tym. Trzeba nie dać się podejść. Diabeł będzie cię chciał podejść na różne sposoby. Przez sytuację, przez ludzi, przez twoje ciało, przez twój umysł. Będziesz o coś wierzył, a kurczę, będzie się działo wszystko przeciwnie, niż ty wierzysz. Wszystko się będzie działo przeciwnie. Nie tam jedna rzecz. Tylko 100% rzeczy się będzie działo przeciwnie. I ty będziesz w ogóle w środku, rozumiesz, jak galaretka.
Ale tylko wtedy będziesz jak galaretka, jak będzie ci brakowało niezłomności. A jak będziesz miał niezłomny charakter, to będziesz w środku twardy jak kamień. I tu się będzie wszystko sypać, tak? A ty będziesz jak koń z klapkami założonymi na oczy, z boków. Będziesz szedł do przodu, szedł do przodu, szedł do przodu, szedł do przodu. Bo będziesz znał zasady Boże. Będziesz wiedział, że to jest taki czas. Ten czas się zaraz skończy, gdyż napisano, będziecie krótki czas w więzieniu. Zamkną was na 10 dni. To jest krótki czas. Krótki czas. Tak, ten krótki, wiecie, jak się cierpi, to każda minuta cierpienia wydaje się godziną. Każda godzina wydaje się tygodniem. I ja rozumiem, że tak jest. Tylko tu jest potrzebny właśnie charakter. Tu jest potrzebna właśnie niezłomność. Ona nam nie jest potrzebna, jak wszystko gra. Ona nam nie jest potrzebna w ogóle, jak wokół są ludzie wiary, którzy mówią, dawaj do przodu, heja, nie poddawaj się, którzy mówią do nas Bożym Słowem. Niezłomność jest potrzebna wtedy, kiedy w ogóle właśnie wszystko się sypie. A ty musisz być człowiekiem, który w ogóle przez to przechodzi. Przechodzi, bo to jest ten krótki czas. Bardziej wierzysz w Słowo, niż to, że się sypie coś. Rozumiesz? Ja w ogóle... Ja nie wiem, ile ja lat nie narzekam na nic. Na nic. Na nic. Ktoś mówi, no tak, no nie mówisz nikomu, a w sercu na pewno cię wie co w sercu. Uważasz, że jestem hipokrytą? Właśnie ja w sercu nie narzekam. Dlatego, że ja w sercu nie narzekam, to ja nie narzekam na zewnątrz. Bo ja bym zwariował, jak ja bym w sercu narzekał, a na zewnątrz nie. Ja bym musiał ten gnój z siebie uwolnić. Rozumiesz? Bo ten gnój powstaje, w tobie powstaje, powstaje, bo to nie rośnie i musisz go uwolnić wreszcie. Stąd napisane z obfitości serca, mówią usta. Serce obfite gnoju, musi się wywalić gdzieś. To ja bym nie dał rady, ale właśnie w sercu nie narzekam. Ktoś powie, to co robisz, kiedy się sypie coś? Ja mówię, ja wiem, bawię się gruzem. Wow. Nie masz co robić? Popaw się gruzem. Rozumiesz, o co chodzi? Jak człowiek jest głęboki duchowo, to i plecami się pobawi. Tu jestem niezłomny. Tu nie stwarzam bariery wierze. Tu nie stwarzam bariery modlitwie. Mnie do głowy nie przyszło, żeby się nie modlił. Ludzie, słowo honoru, mnie do głowy takie coś nie przyszło, jak to się nie modlić, ale nie rozumiem. Ale po co? Jak to nie modlić? A to co mam robić z wnętrzem sobie? Proszę, powiedz mi, co się robi ze swoim wnętrzem, jak się nie modli? No właśnie. Przez wnętrze człowieka odrodzonego z Bożego Ducha domaga się modlitwy jak wody. Jak wody. Człowiek, który się nie modli, jest w stanie śmierci. Umiera. Umiał, nie wie, że on umiera, on myśli, że on żyje. Rozumiecie? On myśli, że żyje. Ale ci na latającym choletrze też wszyscy myśleli, że żyją. Musisz być wewnątrz niezłomny. Ja się nie roztkliwiam nad sobą. Po co ja bym się roztkliwiał? Dlaczego? No tak, a jak ludzie ci robią przykrość, a jak w ogóle, a jak ci diabeł robi przykrość, to co robisz? Nie wiem, bo mi nie jest przykro. Jak to nie jest ci przykro? Nie, no bo ja sobie sam dowcipu opowiadam. Ja... Rozumiesz? Ja śpiewam sobie. Ja układam sobie różne rzeczy w głowie. Ja mam bujną wyobraźnię. Rozumiesz? Ja stwarzam sobie różne rzeczy, z których sam się ucieszę. Ja czasami chodzę po domu.
Najlepiej to Sara zauważa w ogóle, bo Sara to mnie obserwuje w ogóle trochę, bo ja trochę odstaję od jej pewnego rodzaju takiego standardu człowieka. Ona mnie trochę obserwuje. Ja na przykład chodzę, ja sobie w głowie powiem coś śmiesznego i sam się z tego śmieję. Wiesz o co chodzi, bo to jest dowcipne dla mnie. Dla mnie, to może dla nikogo może nie być dowcipne w ogóle. A dla mnie jest. Rozumiesz? Ja pamiętam różne teksty z różnych książek, z różnych filmów, od różnych ludzi. Ja sobie to przypominam. Ja nie wyrzucam takich rzeczy. Ja w ogóle nie wyrzucam wesołych rzeczy z głowy. Ja je mam. I wtedy, kiedy diabeł chce mi robić przykrość, albo ludzie chcą mi robić przykrość, to ja mam dobry kabaret w środku. Czemu? Bo sobie to wytworzyłem. Bo to jest niezłomność. Bo ja sobie nie mogę pozwolić na to, żeby usiąść i się troszeczkę nad sobą rozczulić. Bo ja wtedy wypadnę z wiary. Rozumiesz? I oczywiście wrócę, ale ja już nie będę, tak, miał ciągłości. Ja znowu wrócę do punktu wyjścia. Zapłacę cenę za to. Cenę. A ja nie chcę tej ceny płacić. Dlaczego mam tą cenę płacić? W wierze i w modlitwie musisz być niezłomny. Nie wolno ci się poddać, cofnąć, ani zaniedbać tych rzeczy. Nigdy. Musisz sobie dzisiaj powiedzieć, nigdy nie zaniedbam wiary i modlitwy. Nigdy. 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 Silny, waleczny charakter jest swoistą ochroną dla życia wiary i życia modlitewnego. To jest ochrona. Ja wiem, że mnie nie można wybić z tego. Nie można mi tego zabrać. Siedziałem w więzieniu na 15 metrach kwadratowych z 5, czasami 6 osobami i miałem pełne życie modlitewne. W telewizji leciały non-stop pornozy i walili non-stop fetę. Amfetaminę dla tych, co nie wiedzą, co to feta. Rozumiesz, o co chodzi? I w zasadzie cela nie spała. Bo po amfetaminie się nie śpi. Więc co robili? Wąchali, gadali o bzdurach takich. Wiesz, o czym może rozmawiać na 15 metrach kwadratowych 5 mężczyzn? W ogóle po amfetaminie. Samotnych, sfrustrowanych, mających przed sobą wyroki. Rozumiesz? Dramat, dramat, dramat. Megalomania w ogóle przeskakiwała megalomanię. Rozumiesz? I w międzyczasie chodzili się organizować. A ja miałem życie modlitewne. I to bardzo dobre. Rozumiesz? Nawet bardziej się cieszyłem na tą niespaną noc przez nich, niż na dzień, bo moje łóżko było przy głośniku, gdzie leciało disco polo i nie można go było przyciszyć. I miałem życie modlitewne przy tej disco polo. Dlaczego? Bo byłem niezłomny. Powiedziałem nie. Ja się będę modlił. Ja będę wierzył. I tak w każdej dziedzinie życia. Ja powiedziałem, ja się nigdy nie poddam. Nigdy. Nigdy. Nigdy się nie wycofam z wiary i nigdy nie zaprzestanę modlitwy. Nie zajmę swojego umysłu rozczulaniem się nad sobą, zastanawianiem dlaczego, po co, wyolbrzymianiem różnych dzieł diabelskich. Ale mi źle, ale mnie diabeł atakuje. Rozumiesz? No zaatakuj go. Zaatakuj diabła. Zaatakuj diabła. Ktoś powie, jak mam zaatakować diabła? Powiem ci jak. Powiedz do niego tak, diabła. Od dzisiejszego dnia codziennie ci będę czytał Psalm 119 dookoła. Jak przez pewien okres czasu, kiedy ci to będę czytał, nie odejdziesz, to się go nauczę na pamięć. Bo jestem niezłomny.
i będę ci go cytował. Na ulicy, w pracy, w szkole, wszędzie. Będziesz rzygał psalmem 119. Rozumiesz, o co chodzi? On tego nie wytrzyma. Nie wytrzyma psalmu 119. On go nie wytrzyma. A to się przestanie przychodzić do głowy myśl, że diabeł cię atakuje. Tylko pytanie, czy ty podejmiesz takie działania. Rozumiesz? Ja się śmieję z tym psalmem 119, bo kiedyś byliśmy z Norbertem na usłudze w więzieniu w Sztumie i siedział chłopak, który miał duży wodzie. I on przyszedł płakany do nas na spotkanie i mówi: oddałem życie Jezusowi, ale ciągle się organizuję i nie mogę z tego wyjść. Co mam robić? Ja mówię: czytaj psalm 119. Głośno mówię, tak żeby diabeł słyszał. On siedział na celi izolacyjnej. No nie? Przyjechaliśmy tam za pół roku, pytam jak. On uśmiechnięty facet, co ma dożywocie, posłuchajcie. Dożywocie, bez możliwości przedterminowego zwolnienia. Uśmiechnięty taki. Ja mówię, zwyciężyłem. Powali diabła w celi więziennej psalmem 119. A ludzie szukają, nie wiem czego, kwadratowych jabłek. Ludzie, rozumiecie, o co chodzi? Trzeba być niezłomnym. On nie wytrzyma tego rodzaju wiary. On nie wytrzyma tego rodzaju modlitwy. Nie wytrzyma. On nie wytrzyma tego. On nie wytrzyma ciągłego entuzjazmu twojego. On nie wytrzyma pozytywnego wyznania. On nie wytrzyma. On tego nie wytrzyma. On nie wytrzyma tego, że będziesz śmiał się, kiedy on cię nakłania, żebyś płakał. On tego nie wytrzyma. On nie wytrzyma tego, że kiedy będzie cię nakłaniał, abyś zajął się rozczuwaniem nad sobą, ty pójdziesz uzdrawiać i uwalniać ludzi. On tego nie wytrzyma. On nie wyrobi. Powie nie. Im bardziej go cisnę, to ten w ogóle coraz więcej ogłoszeń daje w internecie i w ogóle już zaczął sąsiadom proponować uzdrowienie. Co zrobię? Posłuchaj. Jest konsekwentny. Diabeł jest logikiem też. Jest konsekwentny. Im bardziej ja go cisnę, tym bardziej on służy. Przecież to się nie opłaca. Diabeł to jest struktura energetyczna. Ludziom się wydaje, że diabeł ma w ogóle niespożyte zapasy energii. Bóg ma niespożyte zapasy energii. Pamiętaj o tym. Tylko Bóg ma niespożyte zapasy energii. Tylko Bóg, bo on jest czystą energią. A diabeł nie jest czystą energią. To jest też stworzenie i on korzysta, jak każde inne stworzenie, z energii Bożej. A że jest bydlakiem i nie ma dostępu bezpośredniego, takiego jak my, to musi łapać to, co może. A więc jego wydolność jest też jakaś. Rozumiecie? Stąd napisane, że człowiek silnego ducha wytrzyma chorobę. I to znowu choroba to nie do końca jest tylko choroba. Bo to jest wszelkie zło. To człowiek silnego ducha wytrzyma, czyli przetrzyma zło. Przetrzyma zło. Zewnętrzne bodźce nigdy nie będą współgrać z życiem wiary i modlitwy. Zawsze będą im się przeciwstawiać. Rozumiesz? To, co jest na zewnątrz w twoim życiu, nie będzie przychylne twojej wierze ani twojej modlitwie. Zawsze ci będzie brakować czasu. Zawsze ci będzie brakować w ogóle snu. Zawsze czegoś ci będzie brakować. Bo kurczę, tu się nie, to jest sztywne, to jest pewna rama. Mamy 24 godziny, dzień, noc. Rozumiecie? To jest jakaś rama. To ci nie będzie przychylne. Nie będą ci przychylni różni ludzie, których spotykasz. Oni będą chcieli, żebyś był człowiekiem, bądź szczery właśnie, to mówię, bądź szczery. Na tobie szczerość jest potrzebna, na to ci szczerość. Rozumiesz? No po co ci szczerość? Po to, żeby wiarę zawalić? Po to ci szczerość? Przecież każdy człowiek, który wierzy, to wie doskonale, że przez kawał okresu, kiedy wierzy, to udaje. Zgadzasz się? No, człowieku, jeżeli o coś wierzysz,
to większość tego kresu wiary udajesz. No bo mówisz, że masz to, czego w rzeczywistości nie masz. To co robisz? Udajesz, kłamiesz. No, to po co ci szczerość? Żeby ci wiarę rozbić? No po co ci? To jest humanistyczne. Rozumiecie? Wydawać by się mogło, że wierzyć i modlić się to jest taka podstawa podstaw w życiu człowieka Bożego i że jest to wpisane w geny chrześcijanina. Ale niestety tak nie jest. W ogóle ludzi, którzy wierzą niezłomnie i modlą się niezłomnie, jest mniejszość w kościołach. Jest ich mniej. Rozumiesz? Jak ja czasami w ogóle słucham czyichś opinii na mój temat, co ludzie tam piszą, czy jak dzwonią, czy jak do mnie piszą, czy SMS-y, ja czasami się... Ostatnio też taki człowiek do mnie pisał, ja mówię, a ty mówię, ty się modlisz w ogóle? A to nie jest tak, to nie o to chodzi, bo ty masz takie... Ja mówię, ty nie rozumiesz tak prostej rzeczy, ty się musisz nie modlić, no. Gdybyś się modlił, to byś to boił. Bo to trzeba tylko się modlić, żeby to wziąć i pojąć. To nie jest rzecz, która ci przyjdzie w taki sposób, wow, bo to jest normalna sprawa, że ja wierzę, że się modlę. To jest nienormalne. To nie jest normalna sprawa, to jest właśnie nienormalne. To się rzeczy do rzeczy nienormalnych, żeby w ogóle niezłomnie wierzyć i niezłomnie się modlić. Rozumiesz? Ludzie na przykład wybierają sobie w wierze pewne rzeczy. Mówią tak, no to się wierzy, a to się nie wierzy. A powiedz mi, o co ty możesz nie wierzyć? O jaką rzecz możesz nie wierzyć? Weź teraz wymyśl ją, o co tu nie będziesz wierzył. Że ty wszystko możesz wierzyć. A rozumiesz? Wszystko. Nie ma takiego czegoś. Jak ja będę wierzył o to, nie wiem, Michał ma Julita czerwoną ubranę. Teraz ja mogę wierzyć o to, że ja będę lepiej widział czerwień niż widzę teraz. Ja nikomu tego nie udowodnię, tylko to będzie moje. Bo teraz jakoś widzę tą czerwień. Ale ja mogę uznać teraz, że ja ją za słabo widzę i ja wiarą swoją doprowadzę do tego, że będę lepiej widział tą czerwień. Nawet. Każdą rzecz mogę zrobić. Rozumiesz? Każdą rzecz. Diabeł chce rozproszyć człowieka. Czy wiecie, że wystarczy dać się rozproszyć i jesteśmy w tarapatach w temacie wiary i modlitwy? Może pokażę wam coś. Pokażę wam, jak Bóg nam zbudował mózgi. Takie doświadczenie wam pokażę. Proszę teraz, żebyście, o, niech będzie czerwony, rozejrzyjcie się po sali tutaj, popatrzcie chwilę, na wszystko, co jest czerwone. Porozglądajcie sobie różne rzeczy czerwone, na czerwone rzeczy. Popatrzcie sobie jeszcze przez chwilę. Teraz zamknijcie oczy. I przywróćcie w swojej wyobraźni te czerwone rzeczy. Widzicie? A teraz nie otwierajcie oczu. Powiedzcie, ile widzieliście żółtych rzeczy. Żadnej? A wiecie czemu? Bo tutaj na końcu mózgu Bóg nam wmontował takie coś, taką część, że ta część współgra z naszym skupieniem lub brakiem skupienia. Jeżeli skupiamy się na czymś, to przez ten filtr tutaj wchodzi do naszego mózgu informacja tylko o tym, na czym się skupiliśmy, o niczym innym.
diabeł też o tym wie. On będzie doprowadzał twoje życie do tego, żebyś skupił się na różnych rzeczach, które są zbędne. Będziesz je wtedy zapamiętywał i będą one zostawały w twojej głowie. I będą budowały ci system diabelskich zapór. A im mocniej będziesz to wprowadzał, tym będziesz bardziej oporny na inne rzeczy. Diabeł wykorzystuje wszystko, to co stworzył Bóg. Rozumiecie? Żeby nas zniszczyć. Dlatego charakter jest tutaj kluczem. Ja postanowiłem, że będę się skupiał na konkretnych rzeczach, na konkretnych prawdach. Będę o nich myślał, będę je rozważał, przywodził do swojej głowy. Ja wstaję rano i ja od razu na dzień dobry, wiecie, nie wiem, co wy robicie rano. Jak wstajecie? Ja rano się określam. Ja. Wstaję rano i mówię, jestem świetny, naprawdę wspaniały, po prostu debeściak, w ogóle mądry, silny, zdecydowany, dzisiaj przeżyję wspaniały dzień. Dzisiaj w ogóle naprawdę będę zwyciężał, dzisiaj naprawdę będę zbierał sukcesy. Najpierw w swojej głowie ładuję materiał, programuję swoją głowę pod całokształt mojej wiary i życia modlitewnego w ten dzień. A potem na tym jadę. Jestem w tym konsekwentny. Robię to od lat. Mnie by do głowy nie przyszło, żeby wstać rano i wpuścić do głowy taką myśl. Ale jestem zmęczony. Ale bym jeszcze trochę pospał. O, pada, muszę wyjść z psem. W ogóle wiesz, o co chodzi? Ja tego nie robię, bo mam niezłomny charakter. Bo sobie go wytworzyłem. Wykształtowałem. No to potem w ciągu dnia ja nie myślę inaczej, jak tylko tak, jak mam zaprogramowaną głowę. Musisz zauważyć, że trzeba wielokrotnie przewalczyć temat wiary i modlitwy. A to zdradza potrzebę mocnego charakteru. Czasami będziesz musiał powalczyć o twoją wiarę. Powalczyć o twoją modlitwę. Nie będziesz mógł się po prostu położyć na tej rzece życia i powiedzieć, o, płynę, teraz nie mam czasu, to teraz się nie modlę, będę się modlił od przyszłego miesiąca, bo teraz nie mam czasu, tak ciężko pracuję. Mam tak ciężką pracę. Jaką masz ciężką pracę, człowieku? Powiedz mi, jaką trzeba mieć ciężką pracę, żeby nie wkumulować w tą pracę modlitwy. No powiedz, jak to zrobić. Chodzisz, siku? Chodzisz na 100%, aż tak ciężkiej pracy nie masz. Tak? Jeśli będziesz miał niezłomny charakter, to idąc siku, będziesz się modlił, będziesz wyznawał prawdy Boże, jeżeli aż tak ciężko będzie pracowała twoja głowa. Jak ciężko pracujesz fizycznie, to w ogóle nie możesz mówić, że masz ciężko z modlitwą. Jak ktoś, kto pracuje fizycznie, mówi, ja mam ciężko z modlitwą, rozumiesz? To ja mówię, no nie, no kłamiesz na dzień dobry. Bo ja jak ciężko pracowałem na przykład w przetwórni, w chłodni, to miałem wspaniały czas. Moja głowa w ogóle nie potrzebowała się interesować tym, że przewaram worki z truskawką miał mrożoną. O czym tu myśleć, ludzie? W ogóle worek to worek. 25 kilo to 25 kilo, rozumiesz, o co chodzi? Biorę worek, przerzucam z miejsca na miejsce. Tak, zero w ogóle wkładu intelektualnego. Zero w ogóle komunikacji z tym tematem. Tak? Worek z punktu A do punktu B. Tak? Co robi głowa? Nic. Czemu się nie modlisz? Czemu się nie modlisz? Modliłem się. 8 godzin się modliłem. Ja rosłem jak na drożdżach, człowieku. Rosłem jak na drożdżach. W mojej robociarskiej w ogóle kurtce była kieszeń, była tam Biblia zatona i książka. Rozumiesz? Miałem w nocy, na nocną zmianę chodziłem, miałem latareczkę, otwierałem Biblię, czytałem, modliłem się, ogłaszałem. Rozumiesz, o co chodzi? Gdzie? Na śmietniku siedząc. Wyliczyłem sobie, ile muszę wywozić w ogóle śmieci, w ogóle z hali. Wziąłem sobie zegarek, rozplanowałem, mówię tak,
pojadę, otworzę Biblię, będę mógł poczytać przez 10 minut, bo oni przez 10 minut mnie nie potrzebują. Rozumiesz? Człowieku, wiesz co to jest? 10 kursów, 100 minut czytania Pisma w pracy. Jest potęga? Kto może powiedzieć, że nie można? No ale jak ktoś potrzebuje dziwacznych rzeczy do modlitwy, na przykład warunków. Co takie dziwaczne myśli, ja potrzebuję warunków. Ja mówię, jakich? Mówię, takiego dywanika jak muzułmanie mają, żeby ci było miękko w kolanach. Tego potrzebujesz, czego potrzebujesz? No wiesz, żeby nikt nie przeszkadzał, mówię, w czym ci przeszkadzał? To, czy ktoś ci przeszkadza, czy nie, jest związane z twoim charakterem. Z twoim charakterem. Jeżeli masz problem, że ktoś ci przeszkadza, to masz problem z charakterem, a nie z tym kimś. Która prawda to reguluje? Wyjmij belkę z oka swego. Masz problem z charakterem. Bo można w hałasie mieć komorę. Rozumiesz? Jak się wytworzy charakter. W zupełnie niesprzyjających warunkach. Można wierzyć w każdych warunkach. Ja takie coś sobie wytworzyłem, że jak wchodziłem w cięższy etap życia, tak, to wyobrażałem sobie, że jestem samolotem. Leciałem na tej wysokości, mówię, okej, okay, trzeba zejść na ten poziom. Na tym poziomie będę latał teraz. I koniec. Tutaj bardziej szumi, tutaj bardziej trzeszczy. Rozumiesz, tutaj bardziej trzęsie. Ale lecę. Wierzę i się modlę. Księga Jozuego 1:9. Czy nie przykazałem ci bądź mocny i mężny, nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg Twój będzie z Tobą. Kiedy będzie Pan Bóg Twój z Tobą? Kiedy będziesz mężny i dzielny. Kiedy nie będziesz się bał i kiedy nie będziesz się lękał. A teraz posłuchaj na logikę chrześcijan. Panie, pobłogosław mi, żebym się nie bał. Panie, spraw, abym się nie lękał. Panie, dotknij mnie, abym był mężny i dzielny. Rozumiecie? To jest wchodzenie do kościoła przez Zachrystię. Ten rodzaj myślenia. Nie główną nauką. Tu jest napisane, bądź mężny i dzielny, nie bój się, nie lękaj, a Pan Bóg Twój będzie z Tobą. Wtedy, kiedy nie będziesz się bał, kiedy nie będziesz się lękał, kiedy będziesz mężny i kiedy będziesz dzielny, kiedy będziesz miał niezłomny charakter. I ktoś pyta, to po co Ty mi wtedy? Bóg mówi, no właśnie. No właśnie. Może wtedy nareszcie zrozumiesz, że chrześcijaństwo nie polega na tym, żeby trzymać się mnie kurczowo za rękę i mówić, tato, spraw, abym się nie potknął. Nie boję się, gdy ciemno jest, ojciec za rękę prowadzi mnie. Arka Noego śpiewa dzieciom. Paweł mówi, dziećmi bądźcie tylko w grze. W innej sprawie bądźcie dorośli. Bycie mężnym, bycie dzielnym, bycie odważnym, niezłomnym, bycie posiadanie silnego charakteru leży w gestii każdego odrodzonego z Bożego Ducha człowieka i nie potrzeba tutaj żadnych dodatkowych impulsów Bożych. Tylko trzeba wziąć to, co się ma i to przekuć. Przez niewyłamywanie się, niewycofywanie się, trwanie czasami w trudnych sytuacjach, nie wybijanie się z tej logiki wiary. Silny charakter jest niezbędny, aby móc wytrzymać tempo Bożego życia. Rozumiecie? Silny charakter do tego potrzebny. Żeby wytrzymać tempo Bożego życia. Ludzie, my się nawróciliśmy do Boga. Do Boga. Nie do jakiejś popierdółki. Do Boga, który ma potężne tempo. Jakie On ma tempo, to ja jestem w szoku. W ogóle co On robi? Ja dzisiaj przeczytałem taki tekst, że on
z wody wszystko stworzył. W ogóle uderzyło mnie, mówię, z wody stworzył powietrze. Mówię, bawił się atomami. Wydobył powietrze z wody. Najpierw była woda, a potem stworzył powietrze. Rozumiesz? To jest tempo. To jest pomysłowość. I teraz on mówi, ja jestem w tobie i teraz czy ty jesteś zainteresowany tym tempem? W ogóle rozumiecie, że tylko i wyłącznie my możemy opóźniać Boga w naszym życiu. Rozumiecie? On się w ogóle opóźnia przez nas. Bóg nigdy nie opuści, nie odpuści wiary i modlitwy, żeby nie wiem, jak świat, czy diabeł, czy ludzie ci mówili. Bóg nie odpuści ci wiary i modlitwy. Bóg nie odpuści ci tego, abyś był człowiekiem niezłomnego charakteru w temacie wiary i modlitwy. Rozumiecie? On ci tego nie odpuści. On nie pójdzie z tobą na w ogóle jakiś inny układ, inny plan. No tak, wiem dziecko, że jesteś ułomny, taki trochę jeszcze zaburzony, taki pochrzaniony i dla ciebie to mam inny plan. Rozumiesz? Polska P. Niebo B. To jest niebo A. Dla tych normalnych jest niebo B. Dla tych niedorozwiniętych. W ogóle tylko o co chodzi? W ogóle on nie bierze pod uwagę, że ktoś jest niedorozwinięty. Bo Chrystus umarł za ludzi, rozumiesz? I poniósł ich niedorozwój na krzyżu. Rozumiesz? Jezus poniósł debilizm, kretynizm, wszelki niedorozwój psychiczny. Intelektualny, w ogóle wszelki, na krzyżu Golgoty poniósł. Bóg nie widzi ludzi jako nienormalnych. To pasterze wielokrotnie widzą ludzi jako nienormalnych. Bo jak się ludziom nawmawia, że są nienormalni, to łatwo nimi sterować później. Musi być przerwę i szybcze do ucha. Ty jeszcze jesteś niegotowy, ty jeszcze jesteś nienormalny, ty jeszcze jesteś zaburzony, ty jeszcze jesteś pochrzaniony. I łatwo tym człowiekiem w ogóle, a tym ludziom też to pasuje. Mówię, okej, jeszcze taki zaburzony, taki pochrzaniony, to jeszcze nie jest mój czas, ty jeszcze nie trochę poprawić, jeszcze się gimnastykują razem. Ten go trzyma jak pacynki, a ten się cieszy, że jest pacynką, rozumiesz, człowieku, syndrom sztokholmski. To jest nienormalne. A Bóg widzi normalnie. I mówi, jesteś normalny, niczego ci nie brakuje, masz Chrystusa, mam, to nic ci nie brakuje. Wiesz, co masz robić. Jeżeli rozpoznajesz w sobie różne problemy duszy czy ciała, załatw. Tak? Działaj i do przodu moim tempem. Do przodu moim tempem. Bóg to nie jest ojciec, który będzie głaskał nas jak niepełnosprawne dzieci po głowach. To nie jest ten rodzaj ojca. Chociaż może niektórzy by chcieli mieć takiego ojca. Jak się nie miało żadnego, to człowiek jest w stanie nawet się wtedy wejść w taką rolę niepełnosprawnego, żeby ten Bóg go głaskał. Ja to wszystko rozumiem, że takie są już rzeczy w głowach ludzi. Ale to jest nienormalne. Trzeba wyłazić z takich rzeczy. Bóg nie odpuści wiary i modlitwy. On się nie komunikuje inaczej z nami. On mówi, nie wierzysz, to ja nie wiem, o co ci chodzi. Nie modlisz się, to ja z tobą nie rozmawiam. Rozumiesz? No nie, no ale jak? Bo jak mam pokazać, jak, o czym? I ludzie w ogóle nie wierzą i nie mają życia modlitwy, tylko Bóg do mnie mówi. Ja mówię, no jak Bóg z tobą rozmawia? Że nie rozmawia. A ja słyszę, no ja wiem, no słyszysz głos. Rozumiesz? A zapachy czujesz? Ja od razu pytam, zapachy czujesz? Jak już słyszysz głos i zapachy czujesz, to jest schizofrenia. Już głosy i zapachy razem, to już wiesz. Nie odpuści ci, nie odpuści mi. Tylko ja się z tym pogodziłem. Powiem więcej, nawet ja się nawet nie tyle pogodziłem, co ja w ogóle to zatrybiłem na samym początku. Mówię, aha, to tak ma być. To ja mam wierzyć i koniec. To ja mam się modlić i koniec. Nie odpuszczaj sobie. W ogóle nie odpuszczaj sobie. Nie idź ze sobą na łatwiznę. Nie bądź człowiekiem, który jest wielce mądry, idzie do innych i im doradza, a sobie odpuszcza. Nie odpuszczaj sobie. Ja sobie nie odpuszczam.
Agata jest świadkiem tego. Rozumiecie? Nie odpuszczam sobie. Jestem wolnym człowiekiem, bardzo, 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 bardzo. Ale ja w ogóle nie odpuszczam standardowych rzeczy. Nie odpuszczam. Nie odpuszczam. Ja nawet lenistwo planuję. Było święto zmarłych. Zaznaczyłem w kalendarzu taki napis, tylko leżę. I zastosowałem się do planu. Rozumiesz? Tylko leżę. Jak w to święto przystało. Święto leżące. Nic nie robiłem. Postanowiłem wszystko zawalić. Nie zjeść należycie, nie przyjąć mikroelementów. Rozumiecie, o co chodzi? Zjeść rzeczy, od których spuchnie mi brzuch. W ogóle to ciasto, tak. Mleko, słodycze różne. Opiłem, obomblowałem się tego, siedziałem pro ciebie jak menel w fotelu. Pro ciebie oglądałem telewizję, pro ciebie tylko przewalałem się na łóżko, na wodę. Dlaczego? Bo ja to zaplanowałem. Ale przyszedł wtorek. I we wtorek było zupełnie inaczej. Rozumiecie? We wtorek było to samo, co przed poniedziałkiem. Rozumiecie? I to się nazywa normalny, kontrolowany poślizg i tak należy żyć. Rozumiecie? Ale nie wolno ci pozwolić sobie na to, aby dać się wywalać z wiary i z modlitwy. Przez to, że masz słaby charakter. Przez to, że w ogóle nie samodyscyplinujesz się. Przez to, że sobie odpuszczasz. Przez to, że poddajesz się impulsom tego świata, ludzi, w ogóle diabła i tak dalej. Przez to, że mówisz, nic się nie stanie, Bóg jest Bogiem łaski. Nie, człowieku, z powrotem wrócisz w to miejsce, w którym byłeś wcześniej. Z powrotem. I potem dziwią się ludzie, kurczę, znowu to mam, znowu to mam, znowu to mam. Ja mówię, kurczę, no wiem, że to masz, kocham cię. Z tym w ogóle czy bez tego. Chodzi o to, że no, dlaczego to masz, no? No nie miej. Rozumiecie, o czym mówię? To nie jest łatwe, nam by się chciało, żeby to się samo zadziało gdzieś. Jeszcze są w nas takie religie małe. Żeby to się samo zadziało. Jakoś tak... Rozumiecie? Nie zadzieje się to samo. Nie zadzieje się. Bo ty jesteś źródłem energii. To ty. To przez twoje decyzje. To przez twoją dyscyplinę lub jej brak dzieją się rzeczy. W ogóle postanów sobie, że nie wywalisz się więcej. Więc Boże, nigdy się nie wywalę z wiary. Nigdy się nie wywalę z modlitwy. Nigdy. Boże, zapłacę cenę za to. Bo ta cena to jest warte. Będę miał cele, będę do nich dążył. Nieważne, co się będzie działo. Czy będzie płonęło, czy będzie w ogóle powodziowało. Co tam będzie, nieważne, co będzie. Rozumiesz? Nieważne. Ważne, że ja mam osiągnąć cel. Będzie, ludzie, przecież będzie na zewnątrz coraz gorzej. Tak. Coraz gorzej. W świecie nie będzie lepiej. Będzie coraz więcej też bodźców na nas. Zrobiliśmy temat 95 tez. Nacisk był ogromny. Rozumiecie? Wielu z ludzi się źle czuło fizycznie. Mieli fizyczne naciski. Bardzo się źle czuli. Normalne. To jest normalna sprawa. Nie walczymy z krwią i z ciałem. Dokonują się przeciwko nam różnego rodzaju koalicje. Robimy na dwa fronty.
wyrywamy ludzi z piekła, tak? I konfrontujemy w ogóle skostniały Kościół. Kurczę, walimy na dwa fronty, wiecie, gorzej być nie może, no, bo nie ma, już nie ma gdzie walnąć, rozumiecie? To maksymalnie walimy. I jakby, więc naciski będą. Poza tym życie toczy się przez cały czas, świat się staje coraz gorszy. Rozumiecie? Jack Sparrow w swoich przemyśleniach powiedział: świat się nie zmienia, tylko jest w nim mniej. Taki filozof. Tak. W świecie jest coraz mniej normalności. Nasi dziadkowie mieli mniejsze naciski. Mamy większe naciski. Ale dlatego musimy mieć stabilniejsze charaktery niż nasi dziadkowie. Stabilniejsze, mocniejsze, silniejsze. Pracujcie nad tym, przychodźcie z tym do Boga. Powiedzcie: Boże, nie wycofam się ani na kawałek. Boże, zamontuj mi taką latarenkę w środku, że jak będzie się zbliżała chęć wycofania, to niech się to zapali. Niech mi w uszach zadźwięczy, jak Izajasz pisał. Żebym ja wiedział, że zbliża się w ogóle coś takiego. To ja się wtedy, Boże, dozbroję. To ja się dozbroję wtedy. Zróbcie to ze swoim charakterem. Nie wdawajcie się w zbędne rozmowy, w niepotrzebne w ogóle rzeczy. W ogóle wyeliminujcie te sprawy. Jak coś cię w ogóle wybija z wiary albo z modlitwy, rozumiesz? Posłuchaj, to jest diabeł. Halo. To nieważne, że to się przebrało za brata, swata, kogokolwiek tam innego. To nieistotne. To diabeł. Diabeł. Rozumiesz? Jezus szedł na krzyż, proszę Ciebie, a Piotr przychodzi, to nie przyjdzie na Ciebie. No kurczę, czy ten człowiek go nie kochał? Kochał go. Ale miał banię otwartą na diabła. Chciał wybić Jezusa z wiary. Wybić go chciał. Rozumiesz? Wybić go. A Jezus mówi: precz szatanie. Precz szatanie. Nie wybijesz mnie z wiary. Weź poważnie to, o czym dzisiaj mówię, bo to jest kwestia twojego charakteru. Charakteru. Chciej mieć coś takiego w sobie, że w ogóle nie przyjmiesz innego konceptu niż ten, który ustalasz z Bogiem na Jego poziomie. Żaden inny koncept, żaden inny. Bądź uparty jak muł. Rozumiesz? Wchodząc w bardzo trudne sytuacje, powiedz: Boże, jestem dzisiaj w bardzo trudnej sytuacji i teraz w tej sytuacji będę wierzył i będę się modlił. Duchu Święty, ja teraz wytworzę silniejszy charakter. Pomóż mi, Duchu Święty, zorganizować się w tym wszystkim. On od razu tam przyjdzie w takie miejsce. Do takiej modlitwy on natychmiast się zjawia. Już nad tym się okazuje, że Ty możesz. Rozumiem? Ale dzisiaj mówił taką rzecz, mówi: ja marzyłem o tym. Mówi: marzyłem, żeby uzdrawiać chorych. Ja marzyłem o tym rzeczy. Jednocześnie wiele jego takich predyspozycji naturalnych w ogóle do tego się nie nadawało, tak? Ale Duch Święty przychodzi. Jego charakter już powstaje. Rozumiecie, już się rodzi charakter sługi Bożego. Charakter. Bo za chwilę, jak jeszcze jakiś ma dylemat, za chwilę nie będzie już miał tych dylematów, tylko będzie uzdrawia chorych. Normalna sprawa, będzie widział, uzdrawia chorych. I nie będzie uzdrawiał jednego, dwóch, trzech, tylko będzie masowo chorych uzdrawiał. Rozumiecie? Masowo będzie uzdrawiał. Amen.